Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wygląda na to, że jesteśmy już na żywo. Wszystko powinno być w porządeczku, ale klasycznie dajcie mnie proszę znać w komentarzach, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać. Niestety ostatnimi czasy mój mikrofon pojemnościowy odmówił posłuszeństwa, także dzisiaj mamy troszeczkę inny setup. Mam tutaj taką malutką krawatówkę, także mam nadzieję, że zrobi to robotę. Także czekam na informacje od Was, czy jest wszystko w porządku, czy coś jest nie tak. Mamy pierwsze osoby, już tutaj widzę na czacie. Także witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. To jest drugi live, który jest otwarty dla całej społeczności Ecomway. Oczywiście klasycznie te takie live Q&A, tak jak mamy dzisiaj, są organizowane regularnie dla kursantów co dwa tygodnie, także oczywiście osoby, które są kursantami Ecomway Akademii, mają dostęp do takich live'ów regularnie, natomiast dzisiaj mamy po raz drugi, tak powiem, w historii kanału takiego otwartego live'a, że każdy może przyjść, każdy może zadać pytanie, także bardzo się cieszę, że możemy sobie troszeczkę dzisiaj porozmawiać na ten temat, jeśli chodzi właśnie o e-commerce, o dropshipping, o biznes internetowy. Nawet jak macie jakieś takie pytania, powiedzmy, prywatne, czy jakieś takie inne, po prostu biznesowe, czy może z jakichś innych po prostu kategorii tematów, to śmiało piszcie, postaram się jak najwięcej na te pytania, postaram się jak najwięcej pytań odpowiedzieć. Tutaj widzę, Monaco pisze, czy będzie zapis tego live'a. Tak, będzie zapis, także widzę tutaj Radosław, jest ok, super, relaks, siema. Mariusz pisze, cześć, hej. Witam wszystkich, w Irlandii Michał jest również, jest ok, super, Paweł, cześć Paweł, dobra, siemanko, super, mamy 43 osoby na tą chwilę, poczekamy sobie jeszcze dosłownie minutkę i będziemy zaczynać, także już możecie wrzucać jakieś pytanka do czatu. Mariusz pisze, że słychać bardzo dobrze, Radom pozdrawia, super, bardzo się cieszę, że mamy tutaj już taką fajną ekipę, także powolutku będziemy zaczynać. Dobra. Ok, to zaczynamy, mamy tutaj pierwsze pytanko od Sebastiana. Ja mam pytanie odnośnie dropshippingu, bo oglądam Twoje filmy na YouTube i czy zakładać swoją markę ze swoją nazwą i logiem, czy po prostu wystawiać produkty na Shopify, podpiąć reklamę i na Instagramie działać. Ogólnie według mnie, jeśli chodzi o tworzenie własnych sklepów internetowych, to jak najbardziej swoja nazwa, logo, taki bardziej niszowy sklep, taki bardziej, że tak powiem, zaopiekowany pod tym względem, że mamy fajną kolorystykę, odpowiednie zdjęcia, jakby cały taka ten branding, ta otoczka tego sklepu powinna być zrobiona tak top notch, bo jak wstawisz po prostu tak na Shopify'a pod jakąś randomową nazwą po prostu produkty, no to po prostu nie będzie miało zaufania i nikt tego nie będzie chciał kupić. Na Instagramie działać, szczerze mówiąc, jeśli już bardziej organicznie chciałbyś działać, to bardziej TikTok niż Instagram, bo jakby same reelsy nie mają aż takich zasięgów jak TikToki, a poza tym jakby zdobywanie takich organicznych zasięgów, tak czysto po prostu, nie wiem, wstawiając tylko zdjęcia produktu na Instagrama, no to na pewno nie będziesz miał z tego jakichś dużych zamówień, o ile w ogóle jakikolwiek. No a jeśli chcesz na przykład iść w jakby organiczne metody pozyskiwania ruchu, no to jak najbardziej TikTok będzie fajnym rozwiązaniem, ale to też wiąże się z tym, że masz ten sklep wtedy z logiem właśnie, z nazwą, on jest brandowy i wtedy jakby rozszerzasz tą swoją społeczność poprzez TikToka zamiast na przykład płatnych reklam, no to wtedy jak najbardziej tak, ale jakby to są to całkowicie dwie różne rzeczy, tak, jeżeli się chodzi o UX, czyli jak wygląda sklep internetowy, jak wygląda ten experience klienta, jak to wszystko wygląda od momentu, kiedy ta osoba w ogóle wejdzie na Twoją stronę do momentu zakupu, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest pozyskiwanie ruchu, czyli właśnie albo płatne reklamy, albo influencerzy, albo organiczne ruchy i tak dalej, także no ja według mnie tutaj na pewno bym polecał, żeby stawiać właśnie na takie brandingowe, niszowe sklepy, zrobić ładne logo, zrobić fajną nazwę, kolorystyka, dobre zdjęcia, to wtedy jak najbardziej będzie miało to wiele lepsze efekty.
Okej, tu mamy widzę dwa pytanka odnośnie reklam, tylko spółek. Jakie rodzaje działalności polecasz na start? JDG spółka LLC oraz Paweł się pyta, oprócz posiadanej firmy spółki w kraju, za granicą, co i gdzie trzeba zgłosić, żeby sprzedawać w USA? Okej. To odpowiem na te dwa pytania naraz. Jeśli chodzi o działalności, to jakby to jest temat rzeka, tak? I jakby ja też nie jestem księgowym, nie jestem doradcą podatkowym, także nie chciałbym, żeby ktoś na podstawie tego, co ja polecam, gdzieś podejmował decyzję. Na pewno mogę pomóc, na pewno mogę gdzieś tam nakierować. Zresztą tak jak na pewno widzieliście w kursie IKU Academy w 8 module jest cały dział na temat prawa i podatków i tam to dosyć mocno rozkładam na czynniki pierwsze. Natomiast no to sporo zależy od tego przede wszystkim, jaki masz kapitał, na jakim rynku chcesz działać i w ogóle jak podchodzisz na przykład do ryzyka, tak? No bo tutaj najprostszym na pewno będzie JDG, bo tak naprawdę mieszkając w Polsce zakładasz proste JDG, przykładowo na ryczałcie 3% od handlu i możesz tak naprawdę już działać, tak? Jeśli chcesz założyć spółkę ZO, no to oczywiście będzie się to wiązało z jakimiś dodatkowymi dokumentami, papierami i tak dalej, plus jest to na pewno droższe w prosperowaniu, ale masz na pewno większe zabezpieczenie względem na przykład JDG. Natomiast jeśli chodzi o LLC, czyli działalność typu spółka, ale to w Stanach Zjednoczonych, no to na przykład jeśli chcesz działać tylko i wyłącznie na rynek amerykański, no to nam będzie to prawdopodobnie najlepsza opcja, ale natomiast też jest droga, tak? Założenie spółki LLC jest dosyć drogie, więc na pewno nie jest to według mnie moment, kiedy na przykład ktoś zaczyna, to jest pierwszy jego biznes, jeszcze nie wie co i jak, nawet nie wystawił nigdy w życiu faktury, to na pewno nie szedłbym w spółkę LLC. Ja na tę chwilę na przykład myśląc o swoim kolejnym sklepie na rynek amerykański, myślę o tym, żeby go otworzyć właśnie pod spółką LLC, żeby to było osobny podmiot właśnie na tamten rynek, natomiast jeśli dopiero zaczynasz, to prawdopodobnie JDG albo spółka ZO będzie lepszym rozwiązaniem, bo oczywiście na takich podmiotach można sprzedawać na zagranicę. Jest to mitem, że na przykład jeśli sprzedajemy na zagranicę, to musimy mieć zarejestrowaną firmę w tamtym kraju, a jeśli sprzedajemy w Polskę, to na Polskę, to w Polsce. Absolutnie tak nie jest. Ja mam osobiście spółkę w Wielkiej Brytanii, ale tylko, może nie tylko, ale głównie z tego powodu, że po prostu tam mieszkałem kilka lat i wtedy jak tam mieszkałem, to założyłem tą firmę i od tamtej pory po prostu tak mi jest wygodniej, żeby to tak prosperowało. Natomiast można spokojnie z JDG czy spółki ZO polskiej sprzedawać do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, do Ameryki, jak najbardziej nie ma problemu. Natomiast jeszcze tutaj doprecyzuję do pytania Pawła, bo pytał się właśnie, czy coś trzeba jeszcze zgłosić, żeby sprzedawać. No to na przykład jeśli wejdziemy w progi jakby sprzedażowe albo nexus fizyczny, jeśli chodzi o podatki stanowe, no to wtedy również musimy się do nich zarejestrować i, że tak powiem, płacić te podatki stanowe również w Stanach Zjednoczonych. Ja osobiście na tą chwilę mam 12 albo 13 z rejestracji w Stanach, czyli do 13 różnych stanów musiałem się zarejestrować do tych podatków stanowych i tam po prostu regularnie co kwartał albo co rok, albo chyba nawet mam w dwóch czy trzech stanach co miesiąc takie raporty i po prostu im wtedy wysyłam takie te po prostu kwoty, które są należne jako podatki stanowe. Natomiast no to jest jakby głębszy temat, więc tutaj jakby nie jestem w stanie na takim live tak dokładnie w to wejść, bardziej gdzieś tam w ten wywiad z Jackiem Brzuzem, czy właśnie ten ósmy moduł w kursie bardziej rozkłada takie rzeczy na czynniki pierwsze. Dracha, kiedy kończy się możliwość zakupu kursu? Jeśli chodzi o kurs IKU Academy oraz IKU Case Study, obydwa te kursy można kupić do 21 czerwca do 23.59, czyli tak naprawdę od teraz jeszcze jest tydzień czasu, żeby ewentualnie podjąć decyzję, żeby dołączyć, jeśli ktoś na przykład chciałby dołączyć na raty, to jest taka możliwość, oczywiście mamy raty 0% PayU, więc warto też na pewno wcześniej do tego czegoś takiego podejść, no bo czasami te raty troszeczkę trwają, żeby to przeprocesować. Austria pozdrawia, super, bo również pozdrawiam Austria, piękny kraj, fajne tereny. Okej, widzę, że sporo pytań tu jest odnośnie kursu. Konrad, czy dostęp do zamkniętej grupy dla kursantów oraz regularnych live'ów Q&A przy zakupie kursu dostajemy na 3 lata, jak resztę materiałów, czy na czas nieokreślony?
Konrad, to jest na 3 lata, czyli w momencie, kiedy dzisiaj dołączasz na przykład do kursu, no to masz właśnie te live, tę grupę dla kursantów, wszystkie materiały i tak dalej, to jest dostęp na 3 lata. Oczywiście jeśli gdzieś tam po tych 3 latach, dajmy na to, będą jakieś inne projekty albo jakoś inaczej to będzie wyglądało, no to wtedy naturalnie będę gdzieś tam starał się to zrobić w ten sposób, żeby te osoby, które są już uczestnikami, miały cały czas dostęp do jak największej tej wiedzy, więc na pewno raczej nie będę chciał robić jakichś takich, nie wiem, koniec dostępu, nie masz, że tak powiem, już co tutaj robić i dziękuję, do widzenia, tylko bardziej na zasadzie takiej, że po prostu jeśli to będzie dalej kontynuowane, to jak najbardziej będę to przedłużał. Na pewno nie będzie jakiejś opcji przedłużania, czy dopłat, czy takich rzeczy, jeśli takich rzeczy, to absolutnie nie. Natomiast jakby musiałem to też prawnie w jakiś sposób, w jakiś time frame określić, także uznałem, że 3 lata jest jak najbardziej takim czasem, kiedy no spokojnie można przerobić wszystkie materiały, rozpocząć działalność, ewentualnie mając jakieś pytania, po prostu zadawać je na grupie czy na live'ach. WysDYC. Cześć Dawid, powiedz, czy sklep na Unię Europejską to dobry pomysł? Jak to ugryźć? Jak i gdzie je reklamować? Uważam, że sklep na Unię Europejską to jest fajny pomysł z racji tego, że mamy tutaj strefę euro, przynajmniej w większości krajów. Mamy też jakby, będąc Polakiem, możemy, że tak powiem, kulturowo też łatwiej targetować tych klientów, no bo wiadomo, jeśli działałem na Amerykę, czy na przykład na Wielką Brytanię, no to już jakby troszeczkę to jest inaczej niż na przykład gdybyśmy sprzedawali z Polski do Niemiec, czy do Czech, czy do Hiszpanii, jednak no, żyjemy tu, gdzie żyjemy i też mamy pewne jakieś takie kulturowo takie nawyki, jeśli chodzi o zakupy, wiemy jak to działa i tak dalej, więc naturalnie jeśli ktoś chce działać, a na przykład polski rynek jest za mały i chciałby działać na większym rynku, a Ameryka z jakiegoś powodu nie jest dla niego fajnym rynkiem, to jak najbardziej Unia Europejska jest w porządku. Na pewno gdzieś tutaj z tym VAT-em trzeba będzie pokminić, żeby ten one-stop shop sobie wdrożyć i po prostu to w odpowiedni sposób naliczać, jeśli chodzi o sprzedaż za granicą. Natomiast jak najbardziej to jest do ogarnięcia. Wtedy robisz, targetujesz reklamę po prostu na Facebooku, na Instagramie, no, to tych jakby wypisujesz te kraje, do których masz wysyłkę. Naturalnie raczej nie będzie to cała Unia Europejska czy cała Europa, no bo tych krajów naprawdę jest dużo, no, ale na pewno jakieś takie główne, typu właśnie Niemcy, Hiszpania, Francja, czy nawet północ, tam jakaś Norwegia, Finlandia, jak najbardziej można to sobie fajnie potargetować, tylko no, trzeba jakby brać pod uwagę to, że no, mogą być różne cena wysyłki oraz te stawki VAT-u też mogą się różnić. To jest całkiem sporo tych pytań, postaram się jakby odpowiedzieć jak największą ilość, ale no, już teraz widzę, że nie uda mi się na każde pytanko odpowiedzieć. Relax się pyta, produkt czy jakość sklepu? Czy nie uważasz, że czasem produkt może być 10 na 10, ale sklep jest słaby lub odwrotnie? Jakbym miał tak posegregować, jakby może inaczej. Ja lubię to przedstawić w takim trójkącie, że to jest taki trójkąt trzech czynników, który jest turbo istotny i mając te trzy czynniki dopięte na ostatni guzik, to wtedy mamy tak naprawdę dobrze działający sklep internetowy. Pierwsza rzecz to jest produkt, tak? Czyli musimy mieć fajny produkt, który jest zainteresowanie, ludzie chcą go kupować, jest on, ma odpowiednią marżę, można go w odpowiedni sposób przedstawić na reklamie i tak dalej. Potem mamy drugą sklep, to jest właśnie, druga rzecz to jest kreacja marketingowa, czyli musimy mieć dobrze zrobioną kreację, angażującą, która przedstawia właśnie benefity tego produktu, która po prostu zaczepia tych klientów na tych social mediach i tak dalej, na social mediach, na Instagramie, na Facebooku i ta osoba chce zobaczyć tę reklamę i ta osoba chce wejść w ten produkt, w tę reklamę. A trzecia rzecz to jest właśnie sklep internetowy. I w tym momencie jakby, jeśli miałbym to posegregować, co jest najważniejsze, a co jest najmniej ważne, to bym powiedział, że najważniejsza jest kreacja marketingowa, na drugim miejscu jest produkt, na trzecim miejscu jest sklep internetowy. Ale
jedno bez drugiego, czy trzecie bez drugiego nie będzie działało. Więc w momencie, kiedy mamy fajny sklep, fajny produkt, mamy fajną kreację, ale na przykład na sklepie internetowym będziemy mieli źle podpięte płatności, no to ktoś nie kupi nas produktu, bo nie będziemy go zapłacić. Jeśli będziemy mieli, nie wiem, jakieś wyskakujące okienka i będzie strasznie kiczowaty sklep, to mając najlepszy produkt, najlepszą kreację, tak samo tego nie sprzedamy. Myślę, że na pewno łatwiej jest sprzedać dobry produkt na słabej sklepie niż słaby produkt na bardzo dobrym sklepie. To 100%. Natomiast zawsze ten trójkąt jest według mnie kluczowy i to są te czynniki się tak wzajemnie, że tak powiem, uzupełniają, że koszty naszych reklam na Facebooku w dużej mierze są oparte na tym, jaki jest współczynnik odrzucań osób, które wejdą na nasz sklep internetowy. Także to takie rzeczy mają znaczenie i to, że na przykład ktoś ma wysokie CPM na reklamach, czy na przykład ktoś widzi, że ma wzrost kosztów reklamy, to może to być na przykład powodem to, że na sklepie ma coś nie tak. Więc to są naprawdę takie rzeczy, które trzeba brać pod uwagę i one to są szczegóły często, które naprawdę potrafią wpłynąć na wyniki całej kampanii marketingowej i ogólnie całego przedsięwzięcia. Denis się pyta, wiem, że były na ten temat filmy, ale czy mógłbyś zaktualizować trochę temat informacji na temat poszukiwania i testowania produktu, czy warto skraperów używać, skoro każdy ma do tego dostęp? Denis, ja przedstawiam 4 albo 5 metod szukania produktów w kursie, w drugim module, jeśli dobrze pamiętam. Także tam jest dokładnie to wszystko opisane. Myślę, że będę niedługo dokręcał kolejne sposoby, tak żeby naprawdę było dużo różnych możliwości do wyboru. Są lepsze aplikacje, są gorsze, każdy musi sobie, że tak powiem, swoją jakąś taką drogę znaleźć, która jest dla niego najlepsza. Ja osobiście najlepiej sobie zawsze dawałem radę z darmowymi metodami typu właśnie na telefoniach wchodzę na Facebooka, na Instagrama, skróluję, klikam w różne reklamy. W momencie, kiedy dana reklama, więc kiedy widzę reklamę, to klikam kup teraz, potem przechodzę na stronę internetową, przeklikuję ją, dodaję do koszyka i to jest taka najbardziej organiczna, najprostsza metoda, ale w momencie, kiedy zrobimy to naprawdę wiele, wiele razy i nawet są takie specjalne aplikacje, które potrafią sortować i pokazywać nam na stronie tylko i wyłącznie te reklamy, no to tak naprawdę to jest najprostsza, darmowa i dla mnie najskuteczniejsza metoda, jeśli chodzi o szukanie produktu. Branding. Chińczycy często robią logo, jeśli zamówimy powyżej 50-100-200 sztuk, jak ten problem rozwiązać. Wiesz co, relaks. No jedna rzecz to jest na pewno można spróbować nawiązać współpracę z agentem, bo agent taki dropshippingowy robi za nas zamówienie i wtedy robi nam branding, robi nam wszystkie te rzeczy, które chcemy, tak jak dostawca, w sensie taki producent, tylko że my nie musimy płacić z góry, tylko jakby on bierze na siebie ten, takie powiedzmy ryzyko tego stoku, ponieważ jakby wie, że i tak to się sprzeda, a ma jakby z tego jakiś procent, tak? Więc jedna rzecz to jest agent, druga rzecz, ja osobiście mam produkt, ten, który pokazuję w case study i w kursie Ecomo Academy, jest to, że tak powiem, taki deal, gdzie ja mam dropshippingowo ten produkt, ja go nie mam na stanie, nie mam go, ani nie mam agenta, ani nie mam magazynu w Ameryce, takiego swojego, tylko wszystkim zajmuje się właśnie ten sprzedawca, którego znalazłem de facto na AliExpress, tak? To jest produkt, który jest na AliExpress normalnie wystawiony i ja mam z tym produktem normalnie wysyłkę z Ameryki, ponieważ ten dostawca mój ma magazyn w Ameryce i też dogadałem się z nim, że mi zrobi opakowania, wszystkie jakby takie branding i tak dalej właśnie jakby w tej cenie, tak? Więc jakby są sposoby, trzeba szukać, na pewno warto się gdzieś tam, jeśli twój dostawca nie daje takiej możliwości, to możesz zrobić jakiś dobry research i być może znajdziesz kogoś, kto ci to zrobi, no albo właśnie ten agent według mnie będzie dobrym pomysłem. Paweł się pyta, czemu zamykasz sprzedaż kursu? Paweł, wiesz co, kurs jest w sprzedaży, że tak powiem, od samego
początku, w sensie w zeszłym roku w czerwcu otworzyłem sprzedaż i można było, że tak powiem, uczyć się z tych materiałów i od tamtej pory ta sprzedaż była cały czas otwarta. I w związku jakby ze sprzedażą takich produktów cyfrowych jest naprawdę sporo, że tak powiem, takiej pracy w backendzie, w tego, czego nie widać, tak, żeby to cały czas działało tak, jak ma działać. Wiele innych na przykład twórców, którzy również sprzedają kursy, robią jakieś takie okienka, że raz na pół roku otwierają, tylko na tydzień, żeby właśnie gdzieś tam więcej sprzedać i tak dalej, co prawdopodobnie finansowo by się lepiej opłacało, natomiast jakby ja chciałem, żeby te osoby, które są zainteresowane tym produktem, które chcą działać w tym temacie, żeby miały tę możliwość od razu, tak, żeby dołączyć do tego kursu i od razu móc się z tego uczyć, a nie robić jakichś takich sztucznych, że tak powiem, zamknięć, otwarć co 2-3 miesiące. Także u mnie ten kurs był cały czas dostępny, natomiast to wiąże się z naprawdę sporą ilością pracy, dlatego tak naprawdę, będąc całkowicie szczerym, po prostu potrzebuję troszeczkę odpocząć. Jest to, teraz będzie okres wakacyjny, lipiec, sierpień, także na pewno są to takie niskie sezony, jeśli chodzi o e-commerce, szczególnie jeśli chodzi o takie tematy internetowe, więc na pewno będę chciał sobie troszeczkę odpocząć i będę chciał się też skupić na osobach, które już są w kursie, które dołączą do tego 21 czerwca, żeby tym osobom pomagać, żeby gdzieś tam na tej grupie być bardziej aktywnym, czy właśnie na tych live'ach, zamiast skupiać się jakby na jakichś dalszych, kolejnych sprzedażach i pozyskiwaniu nowych klientów. Także to by było na tą chwilę, jeśli chodzi o to zakończenie sprzedaży. Tak jak już mówiłem wcześniej, oczywiście dostęp do tego kursu będzie cały czas, że tak powiem, od momentu zakupu na 3 lata. Dalsze są aktualizacje, dalsze live Q&A, tak jak dzisiaj mamy tutaj, kolejny live jest we wtorek, jeśli dobrze pamiętam, w przyszłym tygodniu dla kursantów, także oczywiście wszystkie te rzeczy, tak samo jak i grupa dla kursantów, to wszystko będzie cały czas rozwijane i cały czas dostępne, natomiast tylko i wyłącznie dla tych osób, które dołączą do tego czasu. Co będzie dalej za 2-3 miesiące, czy gdzieś tam jakiś będzie kontynuacja tego, czy jakiś inny projekt, ciężko mi na tą chwilę powiedzieć, na razie chcę zrobić troszeczkę, że tak powiem, pauzę z tą sprzedażą, też mam drugi sklep na że tak powiem, na głowie, który będę za niedługo rozwijał, także no, tych projektów naprawdę się zaczęło robić sporo, więc na tą chwilę tę sprzedaż zamykam. Mat, czemu nie można zacząć nie mając 18 lat? I jest na ten temat odcinek na moim YouTubie, także no nie chciałbym się tutaj powtarzać, bo mamy naprawdę bardzo dużo pytań, także postaram się przejść przez te pytania, które tutaj mamy, a ciebie, Mat, odsyłam do tego filmu, bo tam wszystko dokładnie omawiam. Dobra, weźmy na przykład Pimp King. Jaka jest minimalna marża produktu korzystając z płatnych reklam? Jeśli działamy na rynek amerykański, to według mnie byłoby to jakieś $20. Marży musimy mieć minimalnie, żeby ten produkt faktycznie był zyskowny. Wcześniej, jak mówiłem, że takie 20, 30, $40, jeśli chodzi o cenę sprzedaży, to jest taki sweet spot. Na tą chwilę myślę, że jednak trzeba szukać troszeczkę droższych produktów, powiedzmy między $30 to jest tak naprawdę minimum na tą chwilę według mnie, jeśli chodzi o koszt produktu lub średnią wartość koszyka, natomiast bardziej bym celował w taki przedział 50, 60, 70, nawet $80, to jest taki przedział, który na pewno będzie o wiele bardziej, będzie nam dała większą jakby takie miejsce do tego, żeby ewentualnie popełniać jakieś błędy, czy że nawet jeśli będziemy mieli droższe te reklamy, to że dalej będziemy zyskowni. Mariusz się pyta, kiedy zakładają teraz spółki w UK przy wyjściu z Unii Europejskiej, czy działalność w UK jest wygodniejsza niż w Polsce dla działania w USA? Nie wiem, jak jest teraz z zakładaniem spółki w UK, bo jak ja zakładałem spółkę, to jeszcze byliśmy w Unii Europejskiej i ja też mieszkałem w Wielkiej Brytanii, skąd mam też status rezydenta, więc jakby to, dla mnie to troszeczkę inaczej wyglądało. Jakby jakaś osoba, która chce jakby otworzyć spółkę w Wielkiej Brytanii na tą chwilę, a nigdy na przykład w życiu nie była w Wielkiej Brytanii i nie ma tych statusów, nie ma tych numerów i tak dalej, szczerze mówiąc nie wiem, jak to wygląda. Rozmawiałem z Anią, moją księgową, która zajmuje się tymi spółkami i mówi, że jest to możliwe, natomiast szczegółów nie znam, także nie chciałbym tutaj gdzieś tam kogoś wprowadzić w błąd. Natomiast czy jest wygodniejsze do sprzedaży w USA?
Ciężko powiedzieć, jakby ma to swoje plusy i minusy, tak? Na przykład na spółce w Polsce mamy 9% CIT-u, a na spółce w Wielkiej Brytanii mamy 20%, jeśli dobrze pamiętam, albo 19%. Więc na pewno podatkowo bardziej się opłaca mieć na przykład spółkę w Polsce. No ale znowu na przykład pod względem jakichś faktur zagranicznych, czy jakichś właśnie spółek, w sensie z faktur na przykład z Irlandii, czy jakichś takich różnych systemów internetowych, które nie zawsze wysyłają jakieś takie bezpośrednie faktury, tylko czasami po prostu trzeba zrobić screena, billing tej strony billingowej i jakby to wystarcza często jako faktura, na przykład w Wielkiej Brytanii. No jednak czasami w Polsce pewne rzeczy są, że tak powiem, jeszcze ograniczone, ale jest coraz lepiej. No jakby ja mam działalność w Polsce jedną, a drugą mam w Wielkiej Brytanii i szczerze mówiąc jakby obydwie działalności mi się super prowadzi, więc nie widzę jakichś większych różnic takich kluczowych. Marika, czy koszt reklamy, koszt per purchase zależy jakoś od ceny sprzedaży produktu? Czy możemy zawsze założyć na przykład $20, niezależnie czy sprzedajemy coś za 30 czy za 300? Czy trzeba wydać na przykład średnią wartość koszyka? Tak, oczywiście koszt CPP, czyli cost per purchase, to jest koszt pozyskania tego klienta. I teraz droższe będzie pozyskanie klienta za $300 niż pozyskanie klienta za $30, tak? To jest, że tak powiem, 100% kluczowe i jakby oczywiste. Na pewno, ja mówiąc na przykład $20 tej minimalnej marży, to mówię to odnośnie jakby takich przedziałów cenowych, których jakby ja się obracam i o których mówię, czy to w moim kursie, czy na moim kanale, tak? Czyli właśnie to, co mówiłem przed chwileczką, takie 40, 50, $60 to jest takie, powiedzmy, fajny sweet spot, albo taka zasada 3x, czyli przykładowo, jeśli mamy produkt za $20, sprzedajemy go za $60, czyli mamy $40 marży, no i przykładowo koszt takiego pozyskania klienta będzie nas kosztował $20, tak? Czyli mamy wtedy $20 z tych 60 na nasz zysk operacyjny z takiej działalności. Natomiast jeśli mamy $300 za produkt, no to tutaj już się robią nam troszeczkę schody, ponieważ musimy na pewno o wiele, wiele więcej pieniędzy wydać na taki na taką kampanię, na ten zestaw reklamowy, żeby w ogóle go ocenić, ponieważ tak jak napisałaś, ta średnia wartość koszyka to jest według mnie taka wartość, którą musimy wydać na danym zestawie reklamowym, żeby w ogóle ocenić, czy to jest dobry zestaw, czy to jest zły zestaw, czego zabić, czego skalować, więc jeśli mamy produkty po 200, 300, $400 i powiedzmy taka jest nasza średnia wartość koszyka, bo na przykład kupują tylko jeden produkt, no to my musimy wydać nawet $300 na tym jednym zestawie reklamowym, żeby w ogóle określić, czy to się opłaca, czy nie. Dlatego dla takiego impulse buying, czyli dla takiego pozyskiwania klientów poprzez kreacje marketingowe na Facebooku, na Instagramie, takie wiecie, wyświetli się to na feedzie, czy na stories i jakby zahaczamy kogoś, kto jest nawet nie zna naszej marki, to na pewno to muszą być troszeczkę tańsze produkty, bo jeśli mamy produkt za $300, no to ktoś nie będzie tego kupował impulsywnie. Jakby mało jest ludzi na świecie, którzy kupują produkty za $300 impulsywnie, na zasadzie zobaczą reklamę i od razu to kupują, tak? Te takie droższe produkty, 300, 400, $500, raczej pozyskuje się klientów na takie produkty w inny sposób, na przykład organicznymi treściami, czy na przykład Google Ads, Pinterest Ads, tak? To są już totalnie inne, że tak powiem, tematy i tu też inaczej trzeba podejść do lejka sprzedażowego i na pewno ten lejek sprzedażowy jest dłuższy niż w przypadku produktu za $50. Dracha się pyta, na start lepszy będzie polski rynek, czy od razu lecieć na Amerykę? Kwestia indywidualna, wiesz, bo ja osobiście na przykład zacząłem od razu na rynkach międzynarodowych, ja targetowałem Wielką Brytanię, Kanadę, Amerykę, Nową Zelandię i Australię, takie to się nazywało Tier 5 i jakby zauważyłem, że jakby wtedy Ameryka najlepiej działa i dlatego przyszedłem na Amerykę. Jeszcze wtedy pamiętam, to było właśnie chyba 2018 albo 2019 rok, tam były jakieś strajki w Kanadzie, że nie docierały paczki, bo przez miesiąc czasu wszyscy strajkowali i ja wtedy też się wkurzyłem w ogóle na Kanadę, powiedziałem, dobra, to nie będę sprzedawał na Kanadę, bo tam się nie jest bez sensu, Australia, Nowa Zelandia, małe rynki, długo szła paczka, no to w sumie została tylko Wielka Brytania i Ameryka, no i jakoś tak wyszło, że zostałem z tą Ameryką. Natomiast jeśli na przykład czujesz się dobrze na polskim rynku i masz jakieś doświadczenie i mówisz, kurde, chciałbym zacząć, ale jakby tylko na polskim rynku, tak najbardziej jest to w porządku, tutaj też mamy, słuchajcie, mamy w Polsce 40 milionów ludzi, tak? Także to też nie jest jakiś malutki rynek, który, gdzie, że tak powiem, sufit jest od razu, tak? No jeśli ktoś na przykład tworzy e-commerce w Czechach,
to ja nie pamiętam dokładnie, ale w Czechach chyba jest 5 milionów ludzi, 4 miliony, coś takiego, no to wtedy no nie ma szans, tak? No nie rozwiniemy jakiegoś fajnego sklepu, który będzie robił kilkaset tysięcy na przykład złotych miesięcznie przychodu, bo no to jest, no musielibyśmy być w jakiejś topce, tak? W Polsce mając te 40 milionów, myślę, że spokojnie można robić bardzo, bardzo, bardzo dobre pieniądze na e-commerce, ale jakby no ja lubię tą Amerykę z wielu powodów i jakby wiele razy na ten temat mówiłem na kanale czy na jakichś wywiadach, więc tutaj nie będę się już powtarzał, ale no ja osobiście gdzieś tam bym zaczął od Ameryki, ale nie widzę żadnych przeciwwskazań, dlaczego ktoś miałby na przykład z różnych powodów zaczynać z rynkiem polskim. Paweł, dzięki za odpowiedź. Czyli ruszają się na przykład JDG na stronę i przejmować się wewnętrznymi podatkami, które są na dane stan, dobrze rozumiem. No te podatki sales tax mogą się pojawić w momencie, kiedy albo masz magazyn w danym stanie, albo jeśli przekroczysz sprzedaż w tym stanie. To tak w bardzo, bardzo, bardzo dużym skrócie. Jakby ja też nie wchodzę w szczegóły, bo też nie jestem właśnie księgowym ani ekspertem od tego, ale jak najbardziej są to takie kluczowe rzeczy, więc na początku, jeśli zaczynamy, to raczej nie przekroczysz tych progów sprzedażowych, no bo no ja mam 8 milionów na tą chwilę. 8 milionów na tą chwilę sprzedaży z dolarów na złotówki i dosłownie w paru tylko Stanach przekroczyłem tą sprzedaż, bo to też jest liczone jakoś tam kwartalnie, czy jakoś w różnych jakichś takich segmentach, więc jeśli chodzi o tą sprzedaż, naprawdę trzeba robić już dobry hajs, żeby w to wpaść, a jeśli chodzi o magazyn, no to jeśli na przykład masz magazyn w Ameryce, w Kalifornii przykładowo, no to wtedy do tej Kalifornii trzeba byłoby się zarejestrować od razu. Karolina się pyta, czy będzie zapisane na YouTubie. Tak, Karolina, będzie oczywiście zapis i będzie można sobie do tego wrócić. Michał się pyta, CJ czy Ali? Dla osób niewtajemniczonych CJ to chodzi o CJ Dropshipping, czyli taką dużą platformę konkurencyjną tak naprawdę, albo no, konkurencyjną dla AliExpress, można powiedzieć. Ja osobiście wszystkie moje zwycięskie produkty znajdowałem na AliExpress. Z CJ Dropshipping oczywiście wielokrotnie szukałem produktów, kojarzę i jest mi to znane, a natomiast ja jestem, że tak powiem, stara gwardia i no i ten z AliExpress dla mnie się lepiej sprawdza. Hej, mam takie pytanie, masz spółkę w Anglii, to na pewno wiesz, czy w Anglii, żeby sprzedawać przez dropshipping, trzeba rejestrować się do VAT, czy dopiero po przekroczeniu progu? Ja się rejestrowałem do VAT-u, ale to było po przekroczeniu właśnie tego progu sprzedażowego, natomiast sprzedając do Ameryki, nawet przez spółkę w Wielkiej Brytanii, jakby no nie doliczasz tego VAT-u, no bo VAT jest jakby w krajach Unii Europejskiej, ten taki, który my znamy, więc jakby rejestrujesz się do tego VAT-u, ale tak czy inaczej go nie doliczasz. Mariusz, jak się dowiedziałem o zakończeniu sprzedaży kursu, od razu kupiłem. Dziękuję, Mariusz, za zaufanie, bardzo miło. Korzystałeś z Take Dropa. Dawid się pyta, czy korzystałeś z Take Dropa. Nie korzystałem, ponieważ Take Drop to jest jakby taka konkurencja, można powiedzieć, przynajmniej próbuje być dla takich platform jak na przykład Shopify, więc ja zawsze wychodziłem z takiego założenia, że w momencie, kiedy coś robię i jakby tworzę sklep internetowy, no to szukam jakby pretendenta, jakiegoś pionera w tym dziale, który jakby zajmuje się tymi sklepami internetowymi i w tym przypadku jest to Shopify, więc jakby czy przykładowo mam stronę internetową, kursową mam postawioną na ClickFunnelsie, tak, jeśli chodzi o landing page. To też ClickFunnels to jest jakby taka wiodąca firma na świecie, która jest naprawdę bardzo dużo twórców na niej stawia sklepy, nie sklepy, tylko landingi. Więc jakby no, ja zawsze stawiam na jakość, nawet gdyby to było o wiele droższe, to uważam, że lepiej jest pójść w tą stronę, ponieważ te systemy dostarczają nam najlepsze możliwe rozwiązania na tą chwilę, albo przynajmniej są jedne z topowych, no bo oczywiście to też jest kwestia jakichś tam preferencji, no, przykładowo nie, ktoś woli Androida, ktoś woli iPhone'a, tak? No ale na przykład wiele osób uważa, że na przykład Apple jest najlepszym telefonem. Natomiast do czego dążę? No Take Drop to jest naprawdę mała taka garażowa firma i próbują coś tam działać na polskim rynku i naprawdę bardzo mają agresywny marketing, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, ale to naprawdę jeszcze jest daleka droga, żeby to działało jakoś sensownie.
to raz, a dwa, jak widzę przykładowo nagłówek, gwarantujemy sprzedaż 30 tysięcy złotych przez tam 3 miesiące, no to jak ja widzę, że ktoś gwarantuje jakąś sprzedaż, to uwierzcie mi, trzeba uciekać jak najdalej się da. To pierwsza rzecz, a druga rzecz, no 30 tysięcy złotych przychodu na sklepie internetowym, no to licząc, nie wiem, dla początkującego 10% zysku z tego, no to czy jest to gra warta świeczki? No ja bym się zastanawiał. Dobra. Jakub, czy posiadając działalność w Polsce i reklamując się na Facebooku, sprzedając produkty na USA, trzeba odprowadzać podatek VAT od reklam do Urzędu Skarbowego w Polsce? Jakub, kurczę, musisz się dokładnie dopytać księgowej, bo to jest taki temat, że tak powiem, śliski, jakby ja no nie sprzedaję w tej formie z Polski do Ameryki, więc dokładnie nie wiem, bo tego nie robiłem. Natomiast z tego, co się kojarzę, to jeśli nie jesteś zarejestrowany do VAT-u, to wtedy musisz faktycznie ten VAT doliczać. Natomiast w momencie, kiedy się zarejestrujesz już do tego VAT-u, to wtedy masz jakby te deklaracje zerowe, bo to się po prostu balansuje w tych raportach. Także myślę, że jeśli masz działalność w Polsce, najlepiej będziesz się zarejestrować i wtedy nie będziesz musiał tego robić. Tylko tak jak mówię, gwiazdka, należy to zweryfikować z księgową. Zresztą jak zawsze, wszystkie tematy, słuchajcie, prawne, podatkowe, co ja bym wam tutaj nie mówił, czy jakikolwiek inny ekspert na YouTubie, na TikToku i tak dalej, zawsze kontaktujcie się z prawnikami, z księgowymi, bo na koniec dnia to wy odpowiadacie za to, co robicie i jakie działania robicie, więc ja zawsze podkreślam, że warto jest po prostu dmuchać na zimne i zawsze to zweryfikować z po prostu ekspertem. Leszek się pyta, czy promocja na TikToku jest dobra, czy lepiej płatna promocja na innych platformach? Ogólnie TikTok jest taką platformą, która bardzo mocno, że tak powiem, wstrząsnęła tym rynkiem płatnych reklam i dużo osób zaczęło jakby, przerzuciło się całkowicie z Facebooka na TikToka i jakby tylko tam się reklamują. Natomiast ja bym nie powiedział, że to jest najlepsza jakaś platforma, czy jakaś któraś inna jest the best of the best. Sporo zależy od naszej grupy docelowej, no bo jeśli działamy, przykładowo chcemy dotrzeć do osób, które, nie wiem, kupują jakieś, nie wiem, arts and crafts, tak, czy jakieś obrazy, jakieś takie, nie wiem, DIY, czy jakieś takie rzeczy artystyczne, no to takie rzeczy na pewno będzie dobrze jest jakby prezentować na Pinterestie, no bo to jest jakby taka platforma, gdzie dużo osób szuka tego typu inspiracji, a w ogóle można byłoby to sprzedawać na Etsy, bo to jest taka wiodąca platforma pod tego typu produkty. No ale na przykład jeśli mamy produkt, który dociera, dajmy na to, do osób 45+, no to wtedy prawdopodobnie najlepiej będzie się reklamować na Facebooku, na Instagramie, tak? Jeśli mamy jakiś produkt, który fajnie działa organicznie i mamy młodszą grupę odbiorców, to być może na TikToku, tak? Więc to sporo zależy od tego, jak mamy tę platformę, jak mamy tą grupę docelową i na tej podstawie warto jest dobierać tę platformę. Ja osobiście działam na Facebooku od początku i według mnie nadal to jest najlepsza platforma, jeśli chodzi o najszerszy taki zakres działania i najlepszy performance. Czy używając AliExpress do fakturowania używasz wtyczki AliInvoice, normalnie to przechodzi przez spółkę w Anglii, boję się, że polski już będzie miał problem. Tak, AliInvoice ogólnie ja używam i jakby nigdy nie miałem z tym problemu. No w takich przypadkach właśnie jakby to jest ten plus tej spółki w Wielkiej Brytanii, że jakby takie rzeczy zawsze przechodzą bez problemu, gdzie w Polsce ciężko mi powiedzieć, czy ktoś będzie miał jakiś problem z tym, czy nie. Nie słyszałem o tym, żeby jakiś urząd skarbowy się do tego doczepiał, nie miałem jakichś takich sytuacji, ani ja nie miałem ani wśród moich znajomych, którzy działają w tym temacie, ale no też nie jestem w stanie odpowiadać za każdy urząd skarbowy w Polsce. Natomiast jeśli chcesz mieć taką pewność, że wszystko jest gitne i tak dalej, to po prostu poproś swojego dostawcę o to, żeby ci wystawił fakturę. Nawet możesz mu wysłać szablon na jakiejś stronie internetowej, z której, żebyś chciał,
z których chcesz, żeby on skorzystał i jak najbardziej taka osoba ci jakby to wystawi. Pamiętajmy, że dostawcy to też są ludzie i jakby z nimi należy rozmawiać i z nimi należy pewne rzeczy negocjować, ustalać, co potrzebujemy. Jeśli chcemy mieć szybszą wysyłkę albo logo na opakowanie, to po prostu piszemy do tego dostawcy, że chcemy to i to i ma nam to dostarczyć. Jeśli on powie, że nie, nie dostarczy się tego albo nie wystawia ci faktury, no to idziesz do kogoś innego. Tych dostawców naprawdę jest setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, więc zawsze można znaleźć kogoś, kto nam to zrobi, to co potrzebujemy. Dobra. Joachim się pyta. Co rekomendujesz na początku działania ze sklepem OPS, One Product Store, czy może General Store? Zarówno w jednym, jak i drugim są plusy i minusy. Według mnie na początku najlepiej jest otwierać sklepy niszowe. Dlaczego? W momencie, kiedy mamy sklep General, to trendy na takie sklepy według mnie już się troszeczkę skończyły. To tam 2 czy 4 lata temu może mogło działać, ale na tą chwilę bardzo duży jest fokus na takie naprawdę dobry branding, na dobrą markę i w momencie, nawet nie wiem, zauważcie, przykładowo, ja bym chciał kupić takie okulary, tak? To mam okulary, które blokują mi światło niebieskie. I w momencie, kiedy chciałbym sobie takie okulary kupić, jako konsument, po prostu wchodzę na internet, szukam okularów Blue Light Blocking Glasses. No to jeśli zobaczę sklep, który jest nazwa kukuryku.com i sprzedają tam, nie wiem, zabawki dla kotów, okulary do laptopa, nie wiem, szklanki, a zaraz z boku gdzieś jest jakaś, nie wiem, odkurzacz do samochodu, to jakie ja mam zaufanie do tego sklepu? Jak ja w ogóle czuję się kupując na tym sklepie? No, czuję się jakby to było jakieś jednak wielkie, nie wiadomo co, tak? Wszystko i nic. Tu rabaty, tu przecena, tu kup jakąś zabawkę dla kota, tu rybka, a tam w ogóle zostaną te tkaski. No, bez sensu, totalnie bez sensu. Ja bym nigdy w życiu na takim sklepie nie kupił i tego typu sklepy to jest Allegro czy Amazon, tak? Jeśli masz platformę, na której jest wszystko, no to są marketplace, tak? A jeśli my chcemy wejść w dział jakiś konkretny, trzymając się tego przykładu na przykład tych okularów Blue Light Blocking Glasses, no to wtedy tworzymy sobie sklep, który jest niszowy, który jest związany właśnie z, nazwijmy to, taką niszą gamersko osób, które pracują przy laptopie, jakichś hustlerów, przedsiębiorców online i tak dalej, targetujemy takie osoby i wrzucamy tam takie właśnie okulary do tego, do Blue Light Blocking Glasses. Wrzucamy tam na przykład tę podkładkę, co pokazywałem na moim YouTubie odnośnie tego, żeby nadgarstek się nie męczył. Jakieś, nie wiem, nawet szczerze mówiąc, nawet można jakiegoś pajączka tam takiego, który jakby tę posturę poprawia podczas siedzenia przy laptopie. Różne produkty poboczne z tej niszy, właśnie tej gamerskiej, nazwijmy to. I wtedy jakby testujemy sobie te różne rzeczy, ale my mamy niszę, mamy fajną nazwę tego sklepu, która jakby odwzorowuje to, co my sprzedajemy. I w momencie, kiedy ja zobaczę taki produkt i zobaczę, że ten sklep działa w takiej niszy, to raz, chętniej kupię ten produkt, dwa, jak zobaczę jakieś inne poboczne produkty, jest bardzo duża szansa, że też je kupię i tak naprawdę jest no, o wiele, wiele więcej, że tak powiem, większe prawdopodobieństwo, że ktoś będzie tym zainteresowany. A znowu One Product Store jest super, tylko że to już musimy mieć większe doświadczenie. Musimy na pewno wiedzieć, co dokładnie chcemy sprzedawać i w momencie, kiedy na przykład testujemy te produkty i nam coś nie pójdzie nie tak z tym testem, no to wtedy oczywiście musimy wszystko zmieniać całkowicie. Więc no, na niższym możemy sobie potestować na przykład 3, 4, 5, 6 produktów pod jednym sklepem. Na One Product Store musimy za każdym razem, przy każdym teście to zmieniać. Denis się pyta, jeśli szukasz organicznie produktów po reklamach, to potem je weryfikujesz, czy produkt jest dobry poza liczbą komentarzy pod filmem, używasz jakichś narzędzi i na co jeszcze patrzysz? Denis, naturalnie, że weryfikuję te produkty, liczba komentarzy jest to na pewno dobry taki wskaźnik, natomiast nie jest to coś, co nam mówi na 100%, że ten produkt jest super czy nie, natomiast jakby to jest temat rzeka i jakby na temat researchu, na temat analizy rynku i tak dalej, no to więcej mówię na ten temat właśnie w drugim module w kursie produkt oraz hurtowni, tam jest ta analiza, jak ja podchodzę do jakby dobierania produktów, jakie produkty biorę pod uwagę, jakich nie, także no tutaj też niestety na tym, w tym odpowiedzi nie zdążę tego wszystkiego streścić. Michał, cześć, mam problem w swoim sklepie, bo w 3 dni miałem 59 statusów, osiągnięto etap realizacji zakupu. Nie było żadnej finalizacji zakupu, czy statystycznie jest to możliwe? No, wygląda to tak, jakby coś było po prostu
nie w porządku w twoim koszyku lub właśnie w płatnościach, bo 59 statusów osiągnięto etap realizacji zakupu, czyli no tak naprawdę checkout, tak? Czyli te osoby już były w koszyku, przeszły do checkoutu, chciały zapłacić, coś się pojawiło, coś sprawiło, że jest nie tak, więc no na pewno musisz sobie sprawdzić raz wysyłkę, na pewno musisz sobie sprawdzić metody płatności, a trzy musisz sprawdzić sobie ewentualnie jakieś aplikacje, pop-upy, czy jakieś takie rzeczy, bo czasami bywa tak, co jest niesamowicie irytujące, że na przykład ustawimy sobie jakąś aplikację, która nie wiem, na przykład ustawimy sobie pop-up na sklepie, że nam wyświetla się na stronie i chcemy zapisać sobie do newslettera tą osobę, żeby dać się na przykład jakąś zniżkę. No i przykładowo, nie wiem, w tym pop-upie będzie jakiś błąd, nie będzie tego krzyżyka, żeby go zamknąć. I ten pop-up się pojawi na przykład, jak już osoba będzie w tym koszyku, tak, czy w tym checkoutcie, no to wtedy jak jest w tym checkoutcie i wyskoczy ten pop-up, no to wtedy po prostu nie będzie mogła tego zamknąć i nie ma jak zakończyć tej transakcji, więc na pewno trzeba zrobić sobie takie testowe zamówienie i na pewno trzeba to zweryfikować dokładnie ten cały etap, bo tak jak mówię, no jedno z tych trzech rzeczy prawdopodobnie gdzieś tam jest tym powodem. Mariusz, cześć, podawałeś ostatnio raz ze swojego projektu na poziomie 1,7, jeśli to nie tajemnica, to jakiś miałeś współczynnik konwersji oraz jaki procent zwrotu? Tak, Mariusz, ja to pokazywałem tydzień temu na filmie odnośnie case study i współczynnik konwersji również tam pokazywałem, to jest około 5% na całym jakby w całym okresie sprzedaży, a jaki jest procent zwrotów? Tam jakiś naprawdę bardzo, bardzo niski. Ja tego nie liczyłem, ale to dosłownie są może kilkadziesiąt sztuk przez cały okres. Jakby jak były jakieś problemy z produktem typu zwykły kolor czy z takiego, no to zawsze podchodziliśmy do tego bardziej tak po ludzku. Na zasadzie proponowaliśmy po prostu wysyłkę nowego produktu, albo jak komuś się nie podobał kolor, to proponowaliśmy wysyłkę po prostu innego koloru, żeby ten klient był po prostu zadowolony, także takich strict zwrotów, że ktoś wysyłał do mnie, do domu, czy tam na adres firmy, to nawet nie wiem, czy było max 5 razy takie coś. Także jeśli o to chodzi, to naprawdę bardzo mały procent. Ogólnie mamy jeszcze tutaj 15 minut, jeśli chodzi o live'a. Chciałbym tutaj też przypomnieć, korzystając z okazji, że mamy tutaj tak dużą społeczność, że dosłownie został już tylko tydzień, jeśli chodzi o dołączenie do kursu IKOMWAY Academy i do dołączenia do IKOMWAY Case Study. Także to jest ostatnia, tak naprawdę no, ostatni moment, żeby dołączyć, jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie, żeby działać w tym temacie i żeby po prostu się uczyć tego czy case study, czy z pełnego kursu. Jeśli chodzi o ceny i promocję, to case study jest w cenie 499 zł. Oczywiście linki znajdziecie czy to w opisie do tego live'a, czy ogólnie na moich social mediach. A jeśli chodzi o IKOMWAY Academy, no to jest naprawdę fajna promocja, bo z 1999 zł mamy przecenę na 1599 zł. Jest to najniższa cena z ostatnich 30 dni i jest to tak naprawdę najniższa cena z ostatnich kilku miesięcy. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to wydaje mi się, że lepszego momentu niż teraz raczej nie będzie. Dobra, po tym lekkim product placementie możemy przejść do kolejnych pytań. Karolina się pyta, czy podatki, które... Czy podatki, które należy uregulować prowadząc działalność w Stanach różnią się oprocentowaniem względem każdego stanu? Jeśli tak, to jaki stan w USA jest najkorzystniejszy podatkowo dla początkujących? Tak, zmienia się to, każdy stan ma swoje stawki i jakby mamy też oprócz sales tax, mamy też county tax i jakieś takie mniejsze podatki dodatkowe, gdzie one się potem sumują. Ja nie pamiętam, które stany, które ma jaki procent, natomiast co jest istotne, co jest inne niż w Unii Europejskiej, co jest naprawdę bardzo dużym plusem, że my podajemy cenę na sklepie w Ameryce netto, czyli w momencie, kiedy ty masz produkt za $50, to jest cena netto i w momencie, kiedy ty sprzedajesz ten produkt do przykładowo Kalifornii, no to wtedy ten produkt w Kalifornii będzie kosztował
$58 przykładowo, tak? Bo mamy wtedy w Kalifornii taki podatek i te $8 jest wtedy tym podatkiem stanowym, który idzie do Kalifornii. Ale ty za twój produkt dostajesz $50, tak jak dostawałeś go przed zarejestrowaniem do tych podatków. Natomiast to konsument opłaca ten podatek i tę nadwyżkę, która występuje z racji tego podatku stanowego. Jeśli na przykład inny klient, dajmy na to z Georgii, będzie miał do zapłaty, nie wiem, $4 podatku, to wtedy płaci $54, no i wtedy te $4 idą do stanu, a $50 idzie do ciebie. Więc to nie wygląda tak jak w Polsce czy w Unii Europejskiej, że jak mamy 200 tysięcy limitu do VAT-u, to jeśli ty sprzedajesz coś za 100 zł, to potem nagle jak wejdziesz do VAT-u, to z tego 100 zł część z tego idzie na VAT, a część z tego idzie w ogóle, jakby tracisz na tej marży i tracisz na tym koszcie produktu, na tym zysku z produktu. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo duży plus, jeśli chodzi o te podatki stanowe w Ameryce. Konrad się pyta, ile czasu rzeczywiście pochłania założenie oraz prowadzenie własnego sklepu? Czy uważasz, że da się to połączyć ze studiowaniem? Na pewno się da to połączyć ze studiowaniem, bo ogólnie studiowanie z perspektywy czasu wydaje mi się, że nie jest takie ciężkie, jak się wydawało na studiach. Natomiast samo założenie sklepu to jest naprawdę kwestia paru dni czasami, tak? Nawet znam osoby, które w parę godzin potrafią założyć sklep internetowy z produktem, z opisami, ze zdjęciami i tak dalej. Więc jakby samo otworzenie sklepu internetowego to naprawdę nie jest długi okres. Czy prowadzenie sklepu? Kwestia tego, czy mamy zatrudnionych ludzi i jak bardzo chcemy ten sklep rozwinąć, tak? No ja na tą chwilę mam na przykład freelancerkę, która się zajmuje tym wszystkim, jeśli chodzi o takie operacyjne działania, więc ja doglądam tak naprawdę głównie reklamę na Facebooku, gdzieś tam jakieś faktury, niefaktury, takie rzeczy, naprawdę takie typowo operacyjne rzeczy mi wszystkie zlecone. Natomiast najwięcej czasu zawsze zajmuje nauka, tak? To jest taki początek, kiedy my chcemy zacząć z czymś działać i tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co my chcemy zrobić, tak? W momencie, kiedy ja bym chciał założyć teraz sklep internetowy, no to mi dajesz jeden dzień i ja w ten jeden dzień bez problemu założę taki sklep i tam wszystko będzie hulać. I zresztą tak też zrobiłem z tym sklepem, który jest w case study. Ja po prostu otworzyłem ten sklep, puściłem reklamy i tam pierwszego dnia już były sprzedaże, tak? I to wszystko działo jak w zegarku, a mój pierwszy sklep, który dopiero zaczynałem i w ogóle nie wiedziałem co i jak, no to ja tam grzebałem, popełniłem błędy i jakby to trwało tak naprawdę tygodniami do pierwszej sprzedaży, tak? Więc to na pewno dużo zależy od tego. Jeśli masz jakieś doświadczenie, na pewno będzie to krótszy okres, natomiast tak jeśli chodzi o czasowo, no to myślę, no nie wiem, powiedzmy, jeśli poświęcisz 2-3 godziny dziennie, to po kilku miesiącach powinieneś mieć już jakieś fajne wyniki. Mam na myśli tam, nie wiem, kilkaset dolarów sprzedaży, może kilka tysięcy dolarów sprzedaży, coś takiego. Mati, zamówiłem produkt z AliExpress w celu nagrania reklamy, jednak nie posiada on takich właściwości, jakich oczekiwałem. Nie ma aż takiego efektu wow. Zacząć sprzedawać czy szukać alternatyw? No to jeśli przyszedł ten produkt i masz do niego jakieś obiekcje, no to według mnie lepiej szukać alternatyw, tak? Tych produktów jest naprawdę mnóstwo, więc jak najbardziej myślę, że warto byłoby czegoś poszukać. Mariusz się pyta, praca na etacie, a zakładanie i rozwój swojego sklepu od zera absolutnego, jak oceniasz tą kombinację? Ja nawet nagrałem taki film na YouTube'a tutaj jakiś czas temu, na zasadzie właśnie jak utworzyć własną firmę i co ja bym polecał i według mnie taka hybryda, na zasadzie mamy swoją pracę na etacie, mamy z tej pracy na etacie jakieś swoje dochody, które nam pozwalają się utrzymać, mamy od pierwszego do pierwszego na czynsz, na jedzenie i tak dalej, a jakieś nadwyżki finansowe i dodatkowy czas wolny, który mamy w weekend czy tam wieczorami, przeznaczamy na lekcje i na rozwój takiego sklepu, według mnie to jest najlepsza opcja, no bo jeśli ktoś nagle stwierdzi, że dobra, jakby przestaje w ogóle pracować, zwalniam się z dnia na dzień i idę YOLO, po prostu otwieram swój własny biznes, no to jest to odważne, troszkę ryzykowne, to na pewno nie będzie dla każdej osoby, takie radykalne zmiany,
jednym się to sprawdzi, innym nie, ale według mnie najbardziej takim optymalnym rozwiązaniem to jest właśnie taka hybryda, gdzie w momencie, kiedy pieniądze, które zarabiamy z tego naszego tak zwanego side hustle, przekroczą nam te dochody z naszej pracy i to będzie powtarzalne przez miesiąc, dwa, trzy, no to wtedy możemy myśleć o tym, żeby się zwolnić z takiej pracy i przejść całkowicie na rozwijanie naszego sklepu. Michał, jak wygląda kwestia podatków w USA? Czy masz do polecenia dobrego doradcę podatkowego, który mi wyjaśni kwestie papierkowe, żeby móc zacząć sprzedawać na USA? Tak, Michał, ja korzystam z pewnej firmy z Wielkiej Brytanii. Jacek i Ania mnie obsługują, jeśli chodzi o księgowość i wszystkie takie tematy podatkowe. I w kursie w bonusowych modułach jest właśnie wywiad 2,5 godziny z Jackiem na temat podatków stanowych i tam jakby omawiamy sporo rzeczy związanych jakby z działalnością internetową, jeśli chodzi o handel międzynarodowy i tak dalej. Mówimy właśnie też o podatkach stanowych, także jeśli byś się chciał z kimś skontaktować w tym temacie, no to serdecznie Ci polecam Jacka, bo jakby oni wszystkimi tymi rzeczami się zajmują u mnie w firmie. Bartosz się pyta, cześć, jaki kapitał najlepiej według Ciebie odłożyć, żeby zacząć z dropshippingiem? Mam na myśli taki kapitał, z którym nie będziemy się zaraz martwić, że zabraknie nam pieniędzy na przykład na reklamy. Bartosz, jest jakby też na ten temat film na YouTubie, na temat jaki budżet, jaki kapitał mieć na start. To naprawdę zależy jakby odkładając na bok kwestie podatkowe, ZUS-y, jakieś takie typu rzeczy, typu nie wiem, płatności za księgową czy za założenie firmy, bo to jest bardzo indywidualna sprawa, różne osoby w różnych miejscach mieszkają, różne, że tak powiem, firmy otwierają, więc jakby to jest inny temat. Skupimy się na kosztach takich operacyjnych związanych z prowadzeniem działalności, więc jakby tutaj mamy przede wszystkim założenie strony internetowej, w moim przypadku jest to platforma Shopify, no to ja to oceniam, no to jest jakby $29 z tego co pamiętam miesięcznie w tej takiej najniższej opcji, plus jakieś aplikacje, no to powiedzmy niech to będzie $100 miesięcznie, to mamy kwotę 500 zł, no i tak naprawdę koszty związane na przykład z zamówieniem próbki do siebie produktów, no to jeśli to będzie produkt, nie wiem, za $10-20, no to wtedy doliczamy taką kwotę, no i teraz kwestia tych reklam, tak, no jeśli chcemy pozyskiwać ruch organicznie, no to możemy to robić za darmo, po prostu na przykład robiąc jakieś, czy bloga, czy konto na YouTubie, czy no właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, TikToki, natomiast jeśli chcemy działać z płatnymi reklamami, na przykład tak jak ja to pokazuję w kursie, no to no myślę, że takie $1000 to by była taka kwota optymalna, żeby się nauczyć i z tym działać. Będziemy mogli sobie przetestować kilka produktów i powinno to nam pozwolić, że tak powiem, może nie rozwijać firmy nie wiadomo jak szybko, jak bez żadnych jakichś tam zmartwień, ale jest to już taka kwota, że możemy działać i powinno to, jeśli zrobimy wszystko porządnie i przełożymy się do tej pracy, to powinno to fajnie zaowocować. Okej, tutaj widzę Adam, jeden z kursantów. Siemanko wszystkim, ja tutaj trochę od drugiej strony, bo jestem kursantem i działam na co dzień przy Facebook Ads. Wszyscy w sumie mogę polecić kurs Dawida, ilość zagadnień, które omawia to petarda i każdy będzie zadowolony niezależnie od poziomu, na jakim się jest marketingowo, znaleźć czas, by wszystko przerobić to wyczyn, na wszystko w 100% legit, polecam. Bardzo dziękuję Adam za tą opinię, bardzo mi miło. Dobra, lecimy dalej. Bartazal. Chciałbym zacząć dropshipping na Allegro. Kiedy klient zamówi mnie produkt i ja będę zamówił na przykład na AliExpress, podaje się wszystko dane sprzedającego, jak jest z e-mailem. Bartazal, niestety Ci nie pomogę z tym, ponieważ ja nie działam na Allegro i uważam, że dropshipping na Allegro jest bardzo mało opłacalny, ponieważ te marże tam są tak niskie, że no, temat naprawdę według mnie bez sensu. Na własnym sklepie, na własnej marce można o wiele większe zyski generować, więc jakby no ja się trzymam osobiście z Allegro, od Allegro z daleka. Łukasz pisze, take drop jest tak dziurawy, że nawet nie ma podjazdu do żadnego gracza z rynku.pl. Okej, okay, dzięki Łukasz za to potwierdzenie. Także no widać, że jakby tutaj nie mamy chyba
Dużo osób nie ma po prostu dobrych wspomnień ani doświadczeń z tą platformą. Dobra, mam jeszcze tutaj kilka minut, także myślę, że jeszcze jakieś 2-3 pytanka uda nam się odpowiedzieć. Co sądzi Pan o zakładaniu sklepu na jakichś bezpłatnych stronkach, na przykład Big Cartel, czy lepiej wybrać Shopify? No to ja na ten temat już mówiłem, że ja zawsze wybieram platformy, które są wiodące, które są najlepsze w swoim dziedzinie. Jak wybieram email marketing, to wybieram Klaviyo, a nie jakieś no-name'y, które są od $10 tańsze. Jak mam wybrać platformę, to wybieram Shopify, a nie jakiś tam, nie wiem, Wix.com czy tam tego typu rzeczy. Więc ja zawsze po prostu uważam, że nie stać mnie na tanie narzędzia, ponieważ tanie narzędzia nie sprawią tego, co ja chcę z danego biznesu czy z danego tematu wyciągnąć. Więc to jest taka moja filozofia. Polecam sobie zapisać ten cytat. Nie stać mnie na tanie narzędzia, bo to naprawdę w długim terminie to jest przepaść. Jeśli jesteśmy w stanie wyciągnąć 1% konwersji więcej na danym rozwiązaniu niż innym, to w długim terminie, jak robimy skalę, to mogą być setki tysięcy złotych. Dobra, jeszcze sobie to zerknijmy. Jak ze szkoleniem do Shopify, czy z tym, co mają na platformie, ktoś zielony sobie poradzi? Browal Chef. Shopify jest bardzo intuicyjne. Według mnie naprawdę ogarnięcie tego, tej platformy, to jest kwestia kilku godzin. Jest cały też moduł trzeci w kursie, gdzie ja pokazuję dokładnie krok po kroku, jak ja otwieram sklep internetowy, że tak powiem, otwierasz ze mną taki sklep i ja pokazuję na ekranie, co, gdzie masz kliknąć, jakie wrzucić dokumenty, jak dodawać produkty i tak dalej, także wszystko jest tam pokazane dokładnie, więc myślę, że bez problemu ogarniesz, a z tym kursem to już w ogóle. Lyrox Gaming, fajne pytanie zadał. Dropshipping czy trading? Totalnie dwie różne aspekty biznesowe, dwie inne dziedziny. Mam doświadczenie w tym i w tym i osobiście wybieram dropshipping z racji tego, że mamy małe ryzyko. W momencie, kiedy chcemy założyć swoją własną działalność właśnie w modelu e-commerce'owym, no to jakby dropshipping nam daje to, że nie musimy dużej kwoty wykładać ze swoich pieniędzy i jakby nasze umiejętności takie czysto analityczne pod względem tworzenia reklam, tworzenia strony internetowej i tak dalej, szukania produktu, to są nasze umiejętności, które w dużym mierze, oczywiście zawsze jest jakiś tam, nie wiem, łód szczęścia, czy jakieś takie wyczucie rynku i jakieś rzeczy, na które nie mamy, nie wiem, wpływu, tak jak, nie wiem, ktoś zacznie sprzedawać rękawiczki 2 tygodnie przed wybuchem pandemii, no to oczywiście są jakieś takie strzały, natomiast jakby w dropshippingu według mnie mamy naprawdę bardzo duży wpływ na to, jak to wygląda i czy my zarabiamy, czy nie zarabiamy. Natomiast w samym tradingu, jeśli ktoś robi taki typowy day trading na zasadzie, nie wiem, czy to krypto, czy to forex, czy to nawet akcje, to siedzi przed ekranem, patrzy na te wykresy, resistance, ma jakieś SMA i tak dalej. Na tej podstawie już próbuje podjąć jakieś decyzje. Często to jest gambling, często to są decyzje takie trochę psychologia tłumu, próbowanie wyczucia tego bardziej, co kto zrobi i jak się po prostu zachowa tłum, aniżeli jakieś takie faktyczne, analityczne dane. Bardzo mało osób zarabia na tradingu, takim typowym day tradingu. Jeśli już, to według mnie lepiej iść w inwestowanie, czyli przykładowo jeśli mam jakieś nadwyżki finansowe z jakiejś działalności, przykładowo z dropshippingu czy z jakiejkolwiek innej, to wtedy te nadwyżki inwestować w akcje, czy to w kryptowaluty, czy to w jakieś inne aktywa, to jak najbardziej tak, ale długoterminowo i wtedy zapominamy o tym, wierzymy, że dany projekt fundamentalnie ma fajne możliwości na przyszłość, niżeli jakieś takie siedzenie przed ekranem i próbowanie gdzieś tam parę tych pipów wyciągnąć z rynku, bo dla mnie to osobiście było naprawdę trudne i bardzo ciężkie psychicznie. Czy angielskojęzyczny sklep targetujący kilka europejskich krajów to dobry pomysł, czy lepiej tylko, to już na to pytanie w sumie odpowiadałem, natomiast jakby działając na rynek europejski, to oczywiście możemy działać po prostu w języku angielskim, albo jak ktoś chce działać na przykład na jakiś jeden konkretny rynek, albo nie wiem, tworzyć kilka sklepów na Francję, na Niemcy, no to oczywiście można sobie to przetłumaczyć.
Giz Mobile. Czy akcesoria i case na telefon to według Ciebie dobra nisza? Bardzo, bardzo oblegana nisza, szczerze mówiąc. I ciężko powiedzieć, jakby na taki sklep, powiedziałbym taki, nie wiem, na Allegro, czy na taki jakby ogólny sklep, nie wiem, na zasadzie chcesz po prostu to sprzedawać, nie wiem, na jakimś lokalnym rynku, spoko, ale jeśli byś chciał zrobić jakiś taki brand z tym, żeby właśnie jakby docierać do dużej ilości ludzi i sprzedawać case, no to te case'y by musiały być naprawdę bardzo jakieś unikalne, personalizowane, no bo kurczę, tego naprawdę tak było już dużo, że raczej ciężko będzie się w jakikolwiek sposób przebić z czymś takim. Dobra, jeszcze tutaj sobie, ile masz lat? 26, już niedługo 27. Denis się pyta, czy możesz podać namiar na freelancerkę? No nie zdradzam takich rzeczy, słuchajcie. To jest moje znalezisko, że tak powiem. Dziewczyna jest z Filipin i naprawdę odwala kawał dobrej roboty, także na pewno nikomu nie zdradzę, jeśli chodzi o namiary do tej dziewczyny. Dobra, jeszcze no dosłownie dwa pytanka i będziemy kończyć. Siedem menadżera, Michał tutaj, i mam 20 lat i mam pracę na tacie, gdzie robię 10k, chciałbym zaryzykować i pójść w 100% w dropa. Będąc mega pracowitym gościem, myślę, że w 3 miechę dam radę robić podobne lub wyższe kwoty. Myślę, że tak. Myślę, że jeśli masz 20 lat i robisz 10 koła miesięcznie, to jesteś na tyle ogarniętym chłopakiem, że jesteś w stanie w 3 miesiące robić podobne wyniki na e-commerce, a nawet większe. Myślę, że tak. Natomiast jeśli chcesz zrezygnować ze swojej pracy i pójść w 100%, to upewnij się, że masz odpowiednią poduszkę finansową, czyli jesteś w stanie ze swoich pieniędzy, które masz odłożone, przeżyć takie, myślę, co najmniej 6 miesięcy, jeśli byś nie miał dochodu. To jest takie ważne, że według mnie taka psychologiczna sprawa, bo jeśli ty na przykład masz dobre dochody, bo 10 tysięcy w tym wieku to jest naprawdę fajny pieniądz, a przykładowo przeszedłbyś, zrezygnowałbyś z tej pracy i miał tylko, dajmy na to, na pierwsze 2 miesiące na przeżycie, a potem już nie, i na przykład twoja droga z jakiegoś powodu, bo na przykład nie, mamy w najbliższym czasie okres wakacyjny, który no, w e-commerce nie jest jakimś typowym, czyli przykładowo, jeśli teraz byś zaczął, to prawdopodobnie jakieś bardzo dobre wyniki mógłbyś je osiągać właśnie w 4 kwartale, więc moment, kiedy na przykład kończą się pieniądze, a nie mamy dochodów z firmy, no to wtedy zaczynamy podejmować jakieś nierozsądne, nieracjonalne decyzje, bo jakby mamy taki troszeczkę palący się grunt pod nogami, dlatego w momencie, kiedy chcemy rzucić robotę i zacząć działać w dropie 100%, tak jakby skupić się 100% na tym, to według mnie takie 6 miesięcy, ogólnie nawet czy dropa, czy jakikolwiek inny biznes, tak patrząc czysto rozsądkowo, jeśli chodzi o finanse osobiste, to 6 miesięcy, żeby przeżyć na tym samym standardzie, który mamy aktualnie, to wtedy myślę, że można coś zaczynać i wtedy będzie to miało sens. Dobra, i ostatnie pytanko, widzę tutaj mamy te dwa pytania odnośnie rynku angielskiego. Nie, tutaj mamy. Czy sprzedałeś coś na rynek niemiecki, jaki język stosowałeś, niemiecki czy angielski? I co myślisz o sklepie tylko na rynek holenderski? Dobra, to będzie ostatnie pytanko na dzisiaj. Więc tak, jeśli chodzi o rynek niemiecki, ja osobiście na nim nie sprzedawałem. Zawsze skupiałem się, tak jak mówiłem, na rynkach angielskojęzycznych, czyli Tier 5, Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania. Aktualnie tylko i wyłącznie w Stany Zjednoczone, ponieważ jest to największy rynek i jeden z najbardziej, według mnie przynajmniej, takich lukratywnych. Natomiast myślę, że można bez problemu działać na rynek niemiecki tylko i wyłącznie, czy tak jak tutaj mieliśmy pytanie od Andrzeja, tylko rynek holenderski. Mam znajomego, który robi rewelacyjne pieniądze na rynku francuskim, więc jeśli mamy na przykład, znamy jakiś język, to na pewno będzie to o wiele lepsza opcja, no bo jakby targetujemy wtedy już tych natywnych klientów z tego kraju i no, po prostu docieramy w ich natywnym języku, więc to będzie zawsze najlepsza opcja. Natomiast jeśli chcesz działać na takich rynkach, jak najbardziej możesz też zacząć w języku angielskim. Oczywiście będzie to też jakby
jakaś tam większa blokada, czy jakby no, na pewno jakiś procent ludzi nie kupi z tego powodu, ale nie powiedziałbym, żeby to było coś, przez co nie kupią tego produktu, tak? No, nie wiem, jeśli ja jestem w Polsce, zobaczę reklamę po angielsku i mam informację, że jest wysyłka do mojego kraju, to ja nie mam problemu z tym, żeby zamówić ten produkt, pomimo tego, że to jest po angielsku, tak? Więc trzeba zawsze podejść do tego w ten sposób, czy właśnie otworzyć sobie właśnie ten sklep na Unię Europejską, tak jak wspominałem wcześniej, i jakby targetować te kraje tutaj z tego rynku. Ewentualnie, jak już będzie tam, no to fajnie nam to szło, to żeby urwać jeszcze tam parę procent dochodów więcej, można na przykład przetłumaczyć sobie te strony na konkretne języki, więc na pewno jest to dobra opcja. I tutaj już tak na rozluźnienie atmosfery ostatnie pytanko od Mariusza, jak się sprawuje Mercedes? Mariusz, bardzo dobrze, dziękuję. Jest to naprawdę rewelacyjne autko i bardzo, bardzo się cieszę z tego, że udało się je kupić za rozsądne pieniądze i póki co bardzo dobrze się sprawuje. Dziękuję. I słuchajcie, to by było na tyle dzisiaj. Bardzo Wam bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Niestety było ich tak dużo, albo stety, ale no po prostu moje możliwości tutaj nie dały rady, żeby wszystkie odpowiedzieć. Także mam nadzieję, że takie najważniejsze pytanka i takie jakieś rozterki udało mi się rozwiać. Raz jeszcze bardzo dziękuję za przyjście na tego live'a, za obejrzenie. Dziękuję za ponad 13 tysięcy subskrypcji na moim kanale, także naprawdę jest to niesamowite i bardzo, bardzo mi miło, że tak wiele osób chce po prostu się tego uczyć i chce jakby to robić ze mną i z moimi jakimiś radami i z jakimiś tipami, także bardzo, bardzo mi miło. No i mała przypominajka, został jeszcze tydzień do zamknięcia kursu IKO Mojej Akademii i IKO Mojej Case Study, także jeśli ktoś jest zainteresowany, oczywiście będą linki pod tym live'em oraz na moich social mediach, także dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych materiałach i mam nadzieję, że na kolejnym live'ie Q&A już dla kursantów. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej, hej.